Musi Pani uważać, jak Pani tak mówi, że jest jakaś ciekawa anegdota, bo może się okazać, że autor nie pamięta. No to tak, tym lepiej, że o tym nie rozmawiamy teraz. A to ładnie, to było ładne, ale o tym nie będziemy mówić, bo może Pan nie pamięta. Nie. Odczytałam to w Pana oczach. Nie, ja tutaj muszę powiedzieć, że dzisiaj jestem pełna podziwu naprawdę, bo Pan Jacek zna naprawdę wszystkie swoje teksty. To nie jest takie oczywiste, nie, Panie Jacku. Nie znam. Jonasz Kofta znał wszystkie na pamięć, a ja niektórych oczywiście nie znam, bo jest ich za dużo. I po to są te książki właśnie. I po to są te książki i Szanowni Państwo, ja przeczytałam obydwie od deski do deski i one są fascynujące, są bardzo ciekawe, a jeszcze jak ma się autograf autora na pierwszej stronie, to one są w ogóle podwójnie wartościowe i jeszcze zdjęcie w ramce, to dzisiaj wszystko można wylicytować. Czy Państwo jesteście gotowi? Czy już macie... Tutaj też trzeba się rozglądać. Panie Jacku, Pan mi pomoże, dobrze? To są naprawdę już białe kruki te książki. Chciałem zapytać, czy zbieramy karty kredytowe? Czy napisałem ostatnią piosenkę Chwytaj dzień. Jego już nie było, zaśpiewała to Kaja, a Zbyszek został z tym, co mi nagrał, czyli na la la la, bo to mieliśmy. I to wszystko jest w tej książce. To są niezwykle, a tu jest moja grupa, nasza Basia kochana na Uniwersytecie Warszawskim, rok 77. To was jeszcze wszystkich nie było na świecie. Same skarby, Szanowni Państwo. Mamy 900. Kto to więcej? No nie może się tak skończyć na 900. No nie może, zwłaszcza, że jeszcze drugą książkę mamy. Panowie, nie wypada nawet. 900? Kto da więcej? No żeby chociaż 1000 był. Jak? No i ja, my się rozumiemy. Jest 1000, dobrze, mamy 1000. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Słuchamy, no, ktoś tam odważny jest? Po raz trzeci, wielkie gratulacje, zapraszamy. Zapraszamy to na scenę. I pisarka, zapomniałem w tej chwili nazwiska, ale sobie przypomnę. Ja byłem z taką dziewczyną z programu Europa da się lubić, Elisabeth Duda, taka francuska, która mieszkała wtedy w Polsce. I ja tu stoję i ona stoi tutaj po mojej lewej stronie, ale ją wycięli. I ja jestem sam, jeżeli by jakaś pani kupiła, to może się tu dokleić do mnie. Stworzyłem dyskotekę Pana Jacka, Agnieszka Osiecka. Bo zadzwoniła kiedyś do mnie i powiedziała tak: Jacku, robię płytę z Majką Jeżowską. I ja zrobię, bo wtedy były analogowe płyty i one miały dwie strony, pamiętacie, A i B. I Agnieszka mówi, ja napiszę stronę A, a ty napiszesz B. A ja mówię, Agnieszko, ale ja nie piszę piosenek dla dzieci. A Agnieszka mówi, ale ja cię proszę, masz wyjście? Dokładnie. Tak było. Nie miałem wyjścia i napisałem parę piosenek. I za chwilę jedna z nich. Wszystkie dzieci nasze są, Laleczka z Saskiej Porcelany i tak dalej, i tak dalej. Z przyjemnością się przeniosę do tamtych czasów. Ja też muszę Państwu powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że Emilka wybrała tą piosenkę, bo naprawdę słuchałam jej z wielkim sentymentem i wzruszeniem. Kartki były niezmącone najmniejszym nam gestem, nim nie pochylił się nad nimi Pan Christian Jan Andersen. I już dziewczynka z zapałkami ujmuje cię za serce. Wiesz, umówiłam wam spotkanie w magicznej snu kropelce. Więc śpi i w swoim zasypianiu dziś pobi rekord świata. Powiesz jutro przy śniadaniu, kto w niebo z tobą zlata. Kłaniamy się razem. I tu Państwu teraz. Proszę Państwa, to jest
niezwykła sprawa, że wam się podobają piosenki, których nie znacie. Bo jak wiadomo z filmu Race, lubimy tylko takie filmy i piosenki, które znamy, prawda? A nie takie, których nie znamy. I przy okazji przypomniał mi się taki dowcip, historia podobno prawdziwa. Jak wiecie, w filmie Race grał pan Jan Hibinsbach, wspaniały aktor, naturszczyk. Kiedyś był kamieniarzem, ale potem pisał książki i jest taka historia, że jest godzina 8:05 rano i pan Jan Hibinsbach przed budką z piwem, takie były kiedyś budki z piwem, z ogromnym kuflem wziął pierwszy łyk, który uratował mu życie i przychodziła jakaś warszawska mieszczka i mówi do niego: wstydziłby się pan, całe społeczeństwo buduje kraj, pracuje, a pan o 8:05 pije takie piwo, wstyd. A on mówił takim chrapliwym głosem, mówił: przepraszam bardzo, ale w moim zawodzie nie ma w tym kraju pracy. A ona taka oburzona mówi: tak? To jaki to niby jest zawód? A on: toreador. Prawdziwe, prawdziwe. Ale jeszcze raz brawo dla Emilki, że podobają nam się piosenki, których nie znamy. Księżyc sprawdza co noc.